Volkswagen T-Cross, czyli najmniejszy crossover w gamie tego niemieckiego producenta. Nie ma tu diesla, nie ma napędu na cztery koła. Jest natomiast pewne rozwiązanie, które z tego niedużego samochodu może w określonych przypadkach stworzyć auto rodzinne. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. T-Cross na rynku pojawił się w 2019 roku, czyli już 5 lat temu. W tym roku przeszedł odświeżenie i chciałby powalczyć o Wasze serca, czy może raczej portfele, kilkoma aspektami. I za chwilę o nich opowiadam. Jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim dziś Car Vertical, który dla moich widzów przygotował aż 30% rabatu na pobranie raportu dotyczącego historii używanego samochodu, którym możecie być zainteresowani. Czego z takiego raportu możecie się dowiedzieć? No to już pokazuję na przykładzie tego T-Crossa, gdzie widzimy, że zgadza się stan licznika kilometrów. Tak samo status prawny nie jest podejrzany, ale uwaga, mieliśmy tu uszkodzenie. No to sprawdzamy sobie zdjęcia. I zobaczcie, mamy 22 rok, samochód wygląda super, ale z tej strony już trochę mniej. Wow, no i tył. Także ja już chyba dziękuję. Czego jeszcze z takiego raportu możemy się dowiedzieć? No to widzimy, że w 21 roku samochód został zarejestrowany w Polsce. W 22 roku miał uszkodzenie, był ubezpieczony i tak dalej. Możemy sprawdzić sobie specyfikację, czy tutaj wszystko się zgadza. Sprawdzić, czy na przykład nie było klęski żywiołowej i wiele innych rzeczy. I jeszcze raz przypominam, że z moim kodem AUTOMOTO taki raport pobierzecie aż 30% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. No i dobra, może przejdźmy od razu do tej chyba najważniejszej rzeczy, a przynajmniej do tej, która mi się najbardziej spodobała i jest to, o dziwo, tylna część samochodu. No bo sami zobaczcie, bagażnik w tym modelu może pomieścić od 385 do 455 litrów. O co chodzi? Otóż sadzamy na kanapę moje 182 cm i jak widać miejsca mi tutaj kompletnie nie brakuje. Stopy schowam pod fotel kierowcy, tak samo nad głową jest ok. Ale co jeśli nie potrzebuję tu tyle miejsca, a większy bagażnik? No to mamy kanapę przesuwaną aż o 14 cm. I voilà, możemy sobie tę przestrzeń powiększyć. Co prawda wsiąść wtedy z tyłu będzie już ciężko, ale dzieciaki powinny się zmieścić, a dodatkowe litry w bagażniku zawsze na plus. Dla pełnej informacji dodam, że przed kanapą znajdziemy duży tunel i porty USB-C, nie znajdziemy za to nawiewów. Także jak widać, można zrobić niedużego crossovera w segmencie B, który nie tylko będzie zapewniał przestronność, ale będzie zapewniał funkcjonalność. Czyli możecie sobie dostosować to, ile przestrzeni gdzie potrzebujecie. To jest, nie znam się na budowie samochodów, co ile gdzie kosztuje, ale wydaje mi się, że to jest dość niedrogie rozwiązanie, a mega praktyczne. Czyli po prostu ta przesuwana kanapa. Bardzo fajny patent. Lepsze podejście to ma już chyba tylko Honda i jej Magic Seats, bo to już jest bajka. No ale dobra, zostawiamy tylną część samochodu, przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. No i tutaj jest tak jak w Volkswagenie, Skodzie i Seacie. Ja Wam powiem szczerze, że no mamy takie czasy, wiele samochodów jest bardzo podobnych, ale jakby mi, nie wiem, zakryć znaczki i powiedzmy, że nie rozróżniałbym po tym, to ciężko znaleźć różnicę właśnie między Skodą, Volkswagenem i właśnie Seatem. Może nawet Cuprą. Ja się w tych samochodach czuję praktycznie identycznie. Te same silniki, skrzynie i tak dalej. Wnętrza oczywiście różnią się, ale raczej detalami. No ale przejdźmy do konkretów. Na pewno to wnętrze, te materiały są lepsze po liftingu. Myślę, że tutaj nie ma co dyskutować. Natomiast czy lepsze jest to, że jeśli powiedzmy mamy tutaj menu, czy tam home i chcemy sobie zrobić cieplej. Menu i sterowanie dotykowe. Lub opcja numer dwa, że tak powiem bardziej na wierzchu. Możemy tutaj zmienić temperaturę, siłę nawiewu, czy włączyć klimatyzację, ale cały czas trzeba trafić w odpowiednie miejsce i ja nadal wolałbym przyciski, czy zwykłe pokrętło. No ale druga rzecz, może jak już zacząłem od tych, które spodobały mi się mniej, no to zobaczcie, mam tutaj skrzynię DSG, zaraz o niej powiem, ale samochód do miasta, DSG i mamy mechaniczny ręczny. Co to oznacza? Ano mniej więcej tyle, że nie ma tu auto hold. Ja jakbym był konstruktorem czy projektantem samochodu do miasta, to może nie, że zaczynałbym autohold, bo jest kilka ważniejszych rzeczy, ale to jest mega istotna sprawa. Szkoda, że tego tutaj nie ma, no ale nie wiem, jak chcecie polatać zimą, to macie ręczny. No ale trzecia rzecz, z tych, które mi się mniej spodobały, to Piano Black.
tu się wszystko świeci. Ja nawet zauważyłem, nagrywając to wnętrze, że cały czas odbija mi się od tego telefon. To się będzie rysowało, natomiast to są trzy rzeczy i chyba jedyne trzy rzeczy, które mi się we wnętrzu nie za bardzo spodobały, bo cała reszta jest już naprawdę ok. Bezprzewodowe Android Auto czy Apple CarPlay. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć, czy u Was wszystkich będzie to działało super. Wiemy, jak to było w tej marce, ale mój telefon się łączy i się nie rozłącza. Rzadko spotykana opcja wcześniej, przynajmniej w moim przypadku, a tutaj tak było. Przez cały okres testu, także super. Mam nadzieję, że to poszło w tym kierunku, że to po prostu będzie działać tak stabilnie. Bardzo mi się to spodobało. Dalej zegary, gdzie mamy bardzo dużą możliwość konfiguracji, jak to w całym koncernie. Ja sobie tutaj zawsze potrafię znaleźć takie fajne ustawienie, które mi bardzo pasuje. To jest super. Mimo tego, że to są zegary cyfrowe, wyświetlane, a nie prawdziwe, to mogą to dalej być zegary, czy sprawiać wrażenie zegarów. Także super. Nie same cyferki. Kolejna rzecz, kierownica. Całkiem gruba i taka całkiem przyjemna w użytkowaniu, a to nie jest samochód, którego pierwszą funkcją ma być dawanie frajdy z jazdy kierowcy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie miał być, a jest. Ale zaraz do tego przejdziemy szerzej, gdy przejdziemy do jazdy. W każdym razie kierownica całkiem spoko. No i może na koniec tej części to same materiały, spasowanie. Wygląd może mniej, ale właśnie materiały, to jak to wszystko jest zrobione. Chciałem powiedzieć naprawdę szacun, ale mamy takie czasy, że samochody kosztują takie pieniądze, że ja się tego spodziewam i naprawdę jest tutaj. Dobrze, pamiętajmy, w jakim autku siedzimy, czy może w jakiej klasie samochodu siedzimy. Czy może przynajmniej ja siedzę, a Wy oglądacie. I może jeszcze dwa słowa o fotelach, do których nie mam większych uwag, może oprócz tego, że mają taki trochę taboretowy vibe. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale tak jak zawsze podkreślę w przypadku foteli, sprawdzajcie to na sobie, bo tutaj każdy z nas ma inne oczekiwania. Ja wolałbym trochę bardziej wyprofilowane i żeby dało się niżej opuścić fotel, ale pewnie jak kupujecie wyższy samochód, to nie po to, żeby siedzieć nisko, tak jak lubię ja. A jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj mega spodobała i ja nie rozumiem, czemu wszyscy tak nie robią. Podłokietnik, zobaczcie. Można to sobie opuścić, schować, wysunąć i podnieść. Czyli mamy rękę, skrzynia biegów, łokieć. Możemy sobie to oprzeć na takiej wysokości, na jakiej nam pasuje. Ja to uwielbiam i naprawdę nie kumam, czemu tak nie robią wszyscy. Mega praktyczna rzecz, a jednocześnie rzadko spotykana. A tu jest, więc super. No ale dobra, to tyle z takich podstawowych rzeczy. Przechodzimy do jazdy, a żebyście w ogóle wiedzieli, czym ja się poruszam, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu trzycylindrowe TSI o pojemności 1 litra. Jednostka ta dyspponuje mocą 116 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 200 Nm. Samochód w tej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 192 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,3 sekundy. No i tak, to wszystko połączone jest z siedmiobiegowym DSG. Co to jest DSG? No to wszyscy wiemy. Mamy tu dwusprzęgłową skrzynię, bardzo szybkie, bardzo płynne przełączanie biegów i oczywiście laga. Ale zaznaczę, ten lag jest tutaj... On jest, ale nie jest jakiś ogromny, na szczęście. Bo wiecie, jak to bywa w tych skrzyniach. Podczas ruszania, czasami gdzieś tam przy pewnych prędkościach, nie ma chyba reguły. To wszystko zależy, jak to oprogramowanie sobie zadziała. Ten lag jest, ale jest do przeżycia, więc w miarę spoko. Natomiast główne pytanie, jak jeździ się tą trzycylindrówką z niedużą mocą? I nie będę mówił, że zaskakująco, bo to już by mnie zaskoczyło po raz kolejny, ale to jest naprawdę całkiem dynamiczny samochód. Ja wiem, jak to brzmi. Ponad 10 sekund do setki, trzy cylindry i tak dalej, ale przejedźcie się tym samochodem, czy samochodem z takim silnikiem. Jak ktoś jeździł, to pewnie wie. Oczywiście nie można mieć tutaj nie wiadomo jakich wymagań. To nie jest hot hatch do latania po zakrętach i wyprzedzania wszystkich na światłach. Ale do takiego codziennego używania, niezależnie od warunków, niezależnie od drogi, na której jesteście, miasto, start ze świateł, ekspresówka, autostrada, to jest dziwne, ale ten silnik wystarcza dla zdecydowanej większości kierowców. Jest jedna rzecz, do której się trzeba przyzwyczaić, czyli jego dźwięk. Bo nawet praca, zobaczcie, mam wyłączony start-stop, bo nienawidzę, jak mi się to wyłącza, uruchamia na światłach. Może spróbujmy. Wyłączył się. Czuć. I słychać. Wyłączam to. Ale jak to właśnie wyłączymy,
i nie będziemy tutaj, że tak powiem brzydko, pałować, to nawet te trzy cylindry nie przeszkadzają, a przynajmniej nie przeszkadzają za bardzo. Moim zdaniem, oczywiście nim się nie kierujcie, ale moim zdaniem to, do czego trzeba się tutaj przyzwyczaić, to dźwięk, a nie dynamika, bo ta jest całkiem okej. Fajnie też, że ten samochód, co już troszkę chyba wspomniałem wcześniej, potrafi dać trochę frajdy kierowcy. Tak jest w całej grupie, więc to też znowu nie jest zaskoczenie, ale jeżdżenie po zakrętach. Nawet użyłbym stwierdzenia, pewna precyzja tego układu kierowniczego to jest coś, za co ten samochód można polubić. Kierowca może polubić. A to chyba nie jest samochód stworzony dla kierowcy do lubienia, tylko żeby był w miarę praktyczny. I on spełnia i tę funkcję praktyczności, co pokazywałem wcześniej, i tę funkcję polubienia przez kierowcę. I myślę, że między innymi dlatego tak dużo ludzi lubi Volkswageny, Skody, Seaty, Cupry to już nie mówią. I ja się tutaj zwracam do tych osób, które na przykład tę markę mogą hejtować, albo nie rozumieją, za co ludzie te samochody lubią. No właśnie między innymi za to. Pytanie natomiast, czy da się ten samochód z tą jednostką polubić za spalanie? No to tak. Najniższa wartość, jaką udało mi się uzyskać na powolnych podmiejskich trasach, wahała się w okolicy 5 litrów, natomiast ekspresówka to już 7-8. Podobnie było w mieście, ale zaznaczam, że mamy wakacje, natomiast wyjazd na autostradę kończył się spalaniem na poziomie 9, a nawet 10 litrów. No i jeszcze jedna rzecz, jak już wspominam o trasie. I to też mnie dość pozytywnie zaskoczyło. Wyciszenie. Bo tutaj do stówki, może nawet do 110, jest naprawdę ok. I powiem po raz kolejny, pamiętajmy cały czas, w jakim samochodzie siedzimy, nie porównujmy się tutaj do Bentleyów. Ten samochód jest naprawdę dobrze wyciszony. Ekspresówka jeszcze jest ok, autostrada już trochę gorzej, ale i tak uważam, że jedno z lepiej wyciszonych aut w klasie. Także tutaj znowu plus. Zwrócę Wam uwagę też na kolor. Bo myślę, że wiele osób, w tym ja, jak zobaczy taki kolor, to może sobie pomyśleć o jakaś specjalna wersja, pewnie jakiś najdroższy lakier. No i tu surprise. To jest jedyny lakier darmowy. Rzadko się zdarza, żeby darmowy lakier, nie będę mówił, że jest najfajniejszy, ale myślę, że dla wielu klientów taki będzie. Fajnie, że na ulicy nie są same białe, fajnie, żeby nie były same białe, czarne i szare samochody. A jak możemy mieć za darmo taki kolor, mega. No ale właśnie, pieniądze. Za darmo? No nie. To sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny, dodam, promocyjny cennik T-Crossa otwiera kwota 87 890 zł za litrowe 95-konne TSI z manualną 5-obiegową skrzynią biegów. Chętni na 116 koni z 6-obiegowym manualem wyłożyć muszą minimum 95 490 zł, a najtańsza wersja z DSG to przynajmniej 103 590 zł. Przykładowo taka specyfikacja, ale w wersji Airline to 110 490 zł, a cennik zamyka 1.5 z 7-obiegowym DSG i tutaj również wersja Airline za 118 990 zł. No i teraz zobaczcie, wręcz myślę, że można podsumować ten test w taki sposób. Jeśli macie do wydania powiedzmy 100 kilkanaście tysięcy i chcecie nowy samochód, to źle to brzmi, ale dzisiaj ta Wasza perspektywa czy szerokość wyboru jakaś ogromna nie jest. Można zdecydować się na przykład na Dacie, można na jakieś chińskie samochody, gdzie wiele osób może mieć wątpliwości. To jest znaczek znany i lubiany przez Polaków od wielu, wielu, wielu lat. I okazuje się, że za te pieniądze można kupić samochód, który może z zewnątrz wrażenia, szczególnie wielkości, nie robi, natomiast okazuje się mocno praktycznym autkiem na co dzień z niedużym silnikiem, który będzie potrafił zapewnić w miarę dynamikę, może nie fajny dźwięk, na pewno nie fajny dźwięk. I myślę, że właśnie tutaj kryje się pewien sekret tego modelu. Chociaż jeszcze jedno, to jest samochód prosty, żadnych gniazdek, pluginów, nie wiadomo czego. Auto dla kogoś, kto ceni sobie klasykę, szuka w miarę dobrej ceny, funkcjonalności, całkiem ciekawego wyglądu, szczególnie w takim kolorze, nowoczesnego wyposażenia i po prostu takiej chyba takiego pewnego wyboru. To zapewnia Volkswagen T-Cross. Dajcie znać, co Wy sądzicie o takim samochodzie z takim silnikiem i czy na przykład to, że nie ma tutaj żadnej wtyczki, to dla Was dobrze, czy już byście chcieli, żeby była.
Czekam jak zawsze w komentarzach, no i też znowu jak zawsze poproszę o ocenę tego materiału, bardzo mi tym pomożecie, a jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, cześć!